No masz, będziesz miał vloga, kurde. Michał, to jest... Ale mnie bije. O nie, o nie. Telefon ląduje w kiblu. Nie możesz tego robić. Zostaw. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Dobrze, to jeszcze będę kogoś zagadnął, bo też wy się bardzo dzielnie śmialiście, chociaż tam uwaga o tym, że tam gdzie byłem i co może kogo widziałem, to ja dziękuję, że sprecyzowałeś. Ale nie wiesz, co widziałeś? Tak, no to domyślam się. Kuja, dziękuję. Dobra, a tak z ciekawości, bo czy wy, bo nie zapytałem o imię jeszcze oczywiście. Wy nie, dobrze, a szkoda, chciałem dać komuś 600, więc podobno. To jest fajne, że ludzie się z tego śmieją, bo nikt nie wierzy, że ty masz kurwa 6. W kieszeni tej koszuli się właśnie jesteś. Dobra, a mogę poznać wasze imiona? Tak. Mogę. Dziękuję. Dobra, to nie wiem, czy zechcecie uchylić rąbkę tajemnicy, czy tak będziemy się tutaj bawić. A macie jakieś imiona? A jesteście skłonni je powiedzieć? A jak zapytam? Czasem się teraz czuję jak na każdej swojej randce z Tindera. A oni teraz mówią, a chcesz kupić Thermomix? Ma ktoś Thermomix? Macie Thermomix? Nie. No, to dobra. Ale imiona macie. Dobra, to jeśli może. Ja jestem Thermomix. No, Thermomix. Jezus Maria, a my jesteśmy zażenowani. A w ogóle, bo kojarzycie, to było we Wrocławiu chyba, nie? Co? Coś tam, pierwsza miłość. Coś tam niedobry Wrocław. Pierwsza miłość to jest piosenka z pierwszej miłości jego serialu wspaniałego notabene, którego najpierw z wiele lat jako dziecko. Ale zmienili aktora, co grał Pawła i się obraziłem i chuj na pewno. Bo tam była ta fabuła, że dziewczyna poszła na cytologię przez pomyłkę zapłodni, to było to? Ale to jest fajne, że ty chcesz powiedzieć, jaka tam była. Wiesz, że tam jest kurwa tysiące odcinków? W jednym z odcinków na pewno się pojawiła cytologia, kurwa, tak? Ale nie, bo wydaje mi się, że był taki serial właśnie, że zaczynał się od cytologii, że tam dziewczyna zachodzi w ciążę i że to nie jest pierwsza miłość? Nie. Ta wiem, nowela, która się zaczęła od cytologii? Tak. Ostry dyżur się. Kurwa, masz. Będziesz miał vloga, kurde. Michał, to jest... Ale mnie bije. O nie, o nie. Telefon ląduje w kiblu. Nie możesz tego robić. Zostaw mnie. Czy masz garderobę tutaj? Składzik tam mam. To jak pojechał na wyjazd i wziął sobie swoją pościel ze słoniem. I z żyrafą. Ala... Czemu mnie torturujesz? Ale się zmęczyłem, o Boże. Byłem na jodze dzisiaj, wiesz? Kolejny raz. Schowałem mu telefon do szuflady, nigdy tego kurwa nie znajdzie. Ciepło, zimno, ciepło, ciepło, bardzo ciepło. Ciepło, gorąco. Ciepło, ciepło, gorąco. I co, jesteś z siebie dumny? Albo nie, może do typa zagadamy, bo typiara taka wyszczekana, a zobaczymy, czy to jest. Co, ja dorastałem w Nike'sach, tak traktowano u mnie przejawy inteligencji, że właśnie, tak, że wyszczekany, albo że to jeszcze lepsze, jak się chciałem tam odzywać przy obiedzie, to mi stary serio powtarzał, że jak pies je, to nie szczeka, bo miska ucieka, nie? Tak mówił. Tak stary mówił. Mniej się jednego starego zczyta. To świetnie, bo jest tutaj z nami, zapraszamy! No dobra, no to szczeknij do chłopa. Nie będę, już szczekałem do kontroli. Już wiem, że nie wolno, ale dobrze, to drogi mężczyzno, czy zdradzisz swoje imię? Piotr. Imię Piotr, bo Jezus mu je nadał, nie? Że ty będziesz Piotr, czyli skała. Nie?
To skała to znaczy jak ksywa kolesia. Pierdol mi się wydaje. No, no skała, skała to brzmi jak ktoś, kto ma zaparcia. On się dopiero strzelał. I wracamy do dupy. A, Piotr i tak to jeszcze był. Łukasz, tak? Tam też jest dziwne, bo tam jest motyw, że bo jest ta Ewangelia przypisywana świętemu Janowi i on sam opisuje siebie jako uczeń, którego Jezus miłował. Ale ja się tak, bo tak powiedziałeś o tym właśnie o Jezusie i się zastanawiałem, czy Jezus to był taki, wiesz, zawsze dobry, czy miał jakieś takie momenty, że wiesz, że na przykład robił na złość innym, nie? Że jak on mógł te cuda robić na przykład, nie? To jak się na koniec denerwował, to czy robił takie małe złośliwości, nie? Że jak na przykład Piotr się trzy razy zaparł, to mu tam pękły trzy hemoroidy. Ale tam, bo w sumie są niektóre opisy tych czynów Jezusa, które są zastanawiające, bo jak tam jest opis, że on uzdrawia niewidomego, to on dokładnie zmieszał glinę ze swoją śliną i wtarł mu w oczy, nie? To, w sensie, w zależności od tego, jak intensywne to było, w sensie, co zrobił i z jaką prędkością, i czy powiedział coś na przykład, że aż żrej to, nie? Jezus. Tak sobie pomyślałem, że jakby brał hajs za tą wodę, co ją zamieniał w wino, to by się nazywał Jezus Chytrus. Na polskim weselu to by go nienawidzili, że wiesz, że... Żeby zamienił wodę w wino na przykład. Żeby... Potem czyli stary wie, że ty zobacz, czerwony bocian, ale ci. To biało-czerwony to był polski, prawdziwy. Dobry wieczór, właśnie sobie lecę przez Wrocław po występie w Wędrówkach z Krzyszkiem Gosparkiem. Bardzo fajny występ, pozdrawiam Państwa serdecznie. Wcześniej występowaliśmy w Agorze z Michałem Leją na supporcie. Tam byłem. I leciałem później do Agory, dlatego... Do Agory. I leciałem później do Wędrówek, dlatego nie robiliśmy gadki typu crowdworking na koniec z Państwem, co bardzo przykro mi, ale zamiast tego pojawi się gadka moja z Krzyśkiem i z Państwem ludźmi na koniec naszego występu, także można sobie zobaczyć tutaj w tym vlogu, można sobie zobaczyć, ale nie trzeba, bo ja tutaj nikogo do niczego w tym vlogu nie zmuszam, także ktoś lubi i mu się podoba, to proszę bardzo, proszę oglądać, a ja tylko przywitam się tutaj z Panem Krasnalem. Pan Krasnal Wrocławski, fajny chłop, bardzo dobry typ. Pozdrawiam serdecznie. Wezajesz wszystko? Tak przechodzi telefon, jak akurat sobie myję dupę w bidecie i tak po prostu pokazujesz tak, wiesz, tak, żeby w tle to było. Po prostu twoją dupę jak myjesz w bidecie? A używałeś kiedyś bidetu? No. A masz bidet w domu? Nie. Nie masz, nie wierzę ci. Nie wyglądasz jak osoba, która ma bidet. Nie wyglądasz jak osoba z czystym tyłkiem. No. Dzień dobry Państwu, jestem dzisiaj w Wędrówkach i to jest backstage po prostu w bunkrze. W bunkrze jest backstage, jest tutaj główny zawór gazu, kanał prowadzący z jednego miejsca do innego miejsca. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tam był Krzysiek Kasparek, ale nie widać go, on tu coś kombinuje przed występem. Krzysiek Kasparek razem z Doli Stand Up, proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie, dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Jak się Pani czuje przed występem? Ojej, wspaniale, bardzo. Zawsze chciałam przed Tomkiem Machnickim, przed Kasparkiem Krzysztofem. Tak? Kurczę, no. A co Pani sądzi o Kasparku? Tak szczerze. O Jezu, tak szczerze. Ja czekam też na inne czasy. Czas Sumerów to było za mało zdecydowanie. Jakby gdzieś się pociągnęła do renesansu. Renesans. Moje. Trochę do przodu trzeba iść z tym. Czyli Kasparek, Da Vinci i coś dalej jeszcze. Tak, złoty tam układ Kasparek. Kasparek. To jest to. Bardzo i fajnie. Super, szczera odpowiedź. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję serdecznie. A gdzie ten Kasparek? Co on tam robi? Czego on tam szuka? Panie Kasparek, co? Proszę stąd wyjść, to jest miejsce, nie można tutaj. Główny zawór gazu w dupie. O, to Wolskiego zawór, zakręć mu. Zakręć mu go. Jak się czujesz na backstage'u w bunkrze? Bardzo dobrze. Panuje tutaj atmosfera piwnicy, ja się w takich rejonach wychowałem. Tam kształtowała się moja wrażliwość i tutaj się ujawnię ponownie. A jak się już ukształtowała, to gdzie zniknęła? Zepsuły mnie te duże sale, te domy kultury, te wszystkie miejsca, gdzie sprzedaje się powyżej 70 osób. Pozdrawiam Cię serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteś. Fajnie, no możemy jeszcze w tej formacji coś czasem jako dwaj heteroseksualni mężczyźni z niewielką wiedzą obiektywnie, to rozwiązujemy problemy ludzi. Tak.
Może ktoś ma do nas jakieś pytanie specjalnie, albo ma jakiś taki życiowy problem, nieważne jakiego kalibru, spróbujemy go rozwiązać. Muszę jutro iść do pracy. Musisz jutro iść do pracy. Okej, okay, a... Nie idź. Nie, skończ. A gdzie pracujesz? W szkole. W szkole. Czy znaczy, że jesteś nauczycielką? Tak. O, ja nie mogę. Nie, nie, bo jak powiedziałem nauczycielką, to ja powinien powiedzieć, a możesz całym zdaniem? Okej, okay, a czego uczysz? 1-3, uuu, ja nie mogę, czyli to jest... Aha, ja chciałem się przyjebać, że nie chodziło nam, które klasy, tylko czego, ale tam się uczy wszystkiego, nie? 1-3. Ale to jest przerobane, to skąd, w sensie... W sensie chciałby się przypieprzyć do czegoś, ale mam za dużo empatii do jej sytuacji, bo to jest... W dupie byłeś, chuja widziałeś. No i dalej masz empatię. Wiesz, ono pewnie tak samo uczy, nie? Proszę pani, czemu słońce jest czerwone? Pokażę ci, głupa, czerwone! Ale ja ją w pełni rozumiem, bo ona, słuchaj, ona teraz może sobie mówić rzeczy i bluzgać, bo ona w pracy nie może. Że ona cały czas musi być, wiesz, super miła, uczynna, odpowiadać na chuj za proste pytania, cały czas. Nie, jak nie może? No, może to by było właśnie rozwiązanie jej problemów, nie musiałaby już chodzić do tej pracy. Jaka jest w sytuacji nauczycielki 1-3 taka najbardziej wkurwiająca rzecz, jeśli taka jest? Rodzice. Ale ty jesteś nauczycielką? Tak. Dobrze, że nie rodzice, ja wiem co robię. Może my jesteśmy tak naprawdę na jakiejś budżetowej firmówce. To jest tak, SP17. A czego uczysz? To samego. Tego ty jesteś? Firmówka. Raz 1-3. Ej, dobra, inaczej, nauczyciele i nauczycielki, zróbcie jakiś hałas. Dobra, okay. No, teraz się boją przyznać. Ja jestem z zerówki. Jesteś z zerówki. Nie, on kłamie. Dobra, czyli rzeczywiście rodzice są najbardziej wkurzające, czy jesteś bardziej wkurzającego? Były minister. Były minister czarny. No to dobrze, to jebać w takim razie, że już jest. Poszedł się jebać. Poszedł się jebać. Ona naprawdę nie może w pracy przeklinać i teraz myślę, słuchaj, znowu okazji, dlatego wrócę teraz z siebie wszystko, nie? Ale ja to powiem się, ja bardzo lubiłem, jak Czarnek był ministrem edukacji, ponieważ on dawał bardzo duży potencjał do śmiania się z niego. Ty mogłeś, ja nie. Przejebane jest być nauczycielem jeszcze, jak masz swoje dzieci, bo jak, wiesz, jesteś w szkole, przez 7 godzin cię wkurwiają dzieci i nie możesz uderzyć, nie? Nie wolno. Wracasz do domu, wkurwia cię twoje dziecko i wiesz, że nie powinieneś uderzyć. Nie powinieneś. Nie powinieneś, nie? Kocham to słowo. Ale twój stary przecież był nauczycielem, tak? Tak. Tam przemocy było dużo. I pamiętał, że nie powinien. Nie, stary, on mnie codziennie napierdalał workiem monet, tak? Ale na szczęście z pensji nauczyciela, więc nie bolało. Dobra, dziękujemy wam serdecznie za dzisiaj. Tomek Marciński.